Słuchajcie, na czym polega świat alternatywny, iluminacja, świat alternatywny? Co to takiego jest? A mianowicie, słuchajcie, świat alternatywny, cała iluminacja, czy ten New World Order, czyli ten nowy porządek, który tak naprawdę został wprowadzony już bardzo dawno temu, polega, czy tam jest oparty na loży po prostu szyderców, a ta loża szyderców to nie jest tylko, żeby się pośmiać, ale jest zrobiona do symulacji, do wyselekcjonowania pewnych zachowań, do prowadzenia starć, powiedzmy, na poziomie intelektualnym pomiędzy różnymi grupami. O, tak bym to ujął. I teraz, jak to sobie można wyobrazić? No, a mianowicie, wyobraźcie sobie, że wiele z filmów, z książek, które powstały, czy tam jakaś sztuka itp. itd. zostało opartych na faktach autentycznych. Tylko, że te fakty autentyczne są znane tylko i wyłącznie dla wybranej grupy społecznej i w tym przypadku to jest w cudzysłowie ta loża szyderców. Wszyscy pozostali, oglądając jakiś film, czytając jakąś książkę, myślą, że to są jakieś tam postacie fikcyjne, że to jest po prostu wymysł autora. I teraz o co tutaj chodzi, słuchajcie? No jest, powiedzmy, grupa ludzi, którym się nudzi, no bo mało to jest popaprańców na tym świecie. Nie. No i właśnie. I są ludzie, którzy są po prostu nieszczęśliwi. Niektórzy z własnej woli, inni po prostu, bo im tak wyszło w życiu. I tacy ludzie, mając władzę, a pieniądz jest jednym z wyznaczników takiej władzy, czy tam umożliwia różne po prostu kombinacje, to takie osoby właśnie potrafią sobie wykreować taki świat alternatywny, czyli świat, w którym to oni za pomocą różnych socjotechnicznych środków mogą sobie manipulować zachowaniem człowieka w danej grupie, czy tam ludzi w danej grupie. I tak powiedziałem, kiedyś był taki autor pewnej książki, który sam popełniał zabójstwa i później opisywał te wszystkie wydarzenia w swojej książce z bardzo takimi wyrazistymi szczegółami. I co tu powiedzieć? To jest tylko zalążek tego wszystkiego, a taka psychiczna, psychotroniczna, satanistyczna gra no ma miejsce właściwie na całym świecie i zaspokaja pragnienie dziwnych, popapranych ludzi. Także oglądając jakieś filmy, Netflixy, jakieś książki, czytając komiksy, tam inne dziwne rzeczy po prostu, słuchając jakieś audycje itp. itd., no to czasami można się naprawdę pomylić co do samego autora oraz co do samych treści, z którymi spotykamy się w tej sztuce. Bo nie wszystko, co człowiek widzi i z czym się spotyka na co dzień, jest sztuką. Kiedyś sam powiedziałem, że właściwie to wszystko jest sztuką na świecie, ale no muszę zweryfikować to stwierdzenie i tak nie jest. Nawet sztuka ma swoje granice. No. Także świat alternatywny to jest świat równoległy, w którym za pomocą socjotechnicznych sztuczek, środków
można doprowadzać do symulacji, do sprawdzenia określonych zachowań pod wpływem różnych bodźców, na przykład w danej grupie. I to tyle. Taka iluminacja New World Order itp. itd. A stosując do tego jeszcze broń psychotroniczną, o której może będzie kiedyś tam głośniej, jeżeli już nie jest, to można się naprawdę za głowę złapać. Coś się na tym świecie po prostu dzieje. I tak, myślę, że na koniec wam pokażę jeszcze. Takie trzy po prostu patenty, które warto wpisać w Google. Tutaj są takie trzy patenty. Myślę, że to warto w Google sobie wpisać. I samemu sobie wyrobić opinię na temat tego, co tam jest napisane.